Dzień dobry. Dzisiaj mamy 22 czerwca, środa, godzina 12.05. Dzisiaj chciałem Wam pokazać wieżę wróbla, a przy wieży wróbla być może złapiemy przytulną chatkę w akcji. Także zapraszam i do zobaczenia w dzisiejszym odcinku. Hej! Wieża wróbla to była wieża, która stanowiła też bramę wjazdową do miasta Otmuchów od strony Nysy. Wcześniej ona była w murach miejskich, których teraz już nie ma, zostały zniszczone. To jest na tyle charakterystyczne miejsce, na tyle charakterystyczny budynek, że jest w herbie miasta Otmuchów. I to widzimy właśnie od strony Nyskiej ulicy, od strony Nysy. Z tego co wiem, to był kiedyś pomysł, żeby przesunąć trochę ten budynek. No bo jak widzimy, to jest takie wąskie gardło wjazdowe do miasta teraz. No ale nie zostało to dokonane. Podejrzewam, że kosztowałoby to absurdalną ilość pieniędzy, żeby go jakoś rozebrać albo odczepić od podłoża i przesunąć. Więc jest już tutaj, gdzie jest. I chyba wszyscy się z tym pogodzili, że jest tutaj troszkę wąski wjazd do rynku w Otmuchowie. No i też między innymi dlatego rynek w Otmuchowie jest drogą jednokierunkową. Tutaj widzimy resztkę murów zamkowych. Znaczy zamkowych, miejskich, które właśnie łączyły się z wieżą wróbla. Tutaj się kończą te zachowane elementy. No i same, znaczy został dobudowany kawałek i teoretycznie miało się to spinać tutaj w tym miejscu właśnie z wieżą. Tu widzimy ją od strony rynku. Są resztki wejścia. Ale sama wieża, z tego co ja kojarzę, to nigdy nie była otwarta dla zwiedzających. Co kilka lat jest restaurowana. Są jakieś zdjęcia na Facebooku z restaurowania tej wieży z wewnątrz. Ale chyba nie prędko będzie dostępna do turystów, jeżeli w ogóle kiedykolwiek będzie dostępna do turystów do zwiedzania. Także taki bardziej symbol części krajobrazu niż jakieś miejsce faktycznie do zwiedzania i do oglądania. Możemy jeszcze przez nią przejść. I to by było w zasadzie na tyle z zwiedzania wieży wróbla. No. A koło wieży wróbla straganik. przytulnachatka.pl z sympatyczną obsługą. Także co my tu mamy w tej przytulnej chatce? Zacznijmy od stroików. Głównie na cmentarz, ale Madzia może też przygotować wersję wiosenną, letnią, jesienną, zimową, na stół na przykład, albo do dekoracji mieszkania. Dalej jakieś serwetki. Są jakieś techniki, w sumie nie wiem jakie nawet. Na szydełko, nie? Szydełkowe. Trochę ozdób. O, a tutaj miśki. Maskotki, miśki, stricte robione już na szydełku. Gryzaki. Dalej mamy jakieś koszyczki. Teoretycznie powinny mieć jakąś funkcjonalność. Jak dla mnie to łapacze kurzu. Ale komuś się może spodobać i może faktycznie pomóc mu zrobić swoją chatkę bardziej przytulną. I tu więcej stroików. Tutaj flagowy produkt. Dywanik. Mam jeszcze łapacze snów, serweteczki, torebka, gruby kaliber szydełkowy, więcej serweteczek, więcej łapaczy, część z nich jest w stylu boho, jak dla mnie bardzo się mocno kojarzy z bohomazami, ale ponoć jest to jakiś walidny styl. Ale to chyba jeszcze bardziej flagowy produkt, czyli obrus.
bardzo skrupulatnie robiony ręcznie. I jeszcze takie dekoracje. No i tak sobie Madzia rozłożyła to stoisko tuż właśnie pod wieżą wróbla, w bardzo malowniczym miejscu w Odmochowie. I tak sobie sprzedaje swoje rękodzieło. Przypomnę, przytulna chatka, przytulnachatka.pl, a w zasadzie nawet sklep, brakuje tutaj z przodu, sklep.przytulnachatka.pl. Jeszcze szybkie ujęcie wieży wróbla od strony ulicy Roosevelta, ale dzisiaj w ogóle bezchmurne niebo, a niebieskość aż jest trochę przerażająca. To papa, dalej sprzedaży. Do zobaczenia później. Po trzech dość chłodnych dniach dzisiaj mam już znowu prawdziwy upał. Czas wrócić do mojej jaskini zwanej biurem domowym i dalej kodować w chłodzie. A z tyłu żegnam się z wieżą wróbla. A tak w ogóle to zapomniałbym dodać, że bardzo mi się podoba i moim kolegom wieża wróbla. I podoba nam się na tyle, że stwierdziliśmy, że musi być częścią logotypu Stowarzyszenia Zrównoważonych Odmuchów, które właśnie założyliśmy wspólnie z Łukaszem i z Pawłem. Gdzieś tu też podeślę linka do naszego, do filmiku, gdzie mam wywiad z Pawłem w zasadzie. No i tam będzie troszkę więcej o właśnie Stowarzyszeniu Zrównoważonych Odmuchów, w którego logotypie jest właśnie wieża wróbla. Jest tu kilka chmurek nawet, ale nie sądzę, żeby komuś dawały cień. Że na dzisiaj to by było na tyle. I zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków. Dzięki, hej!